Szanowni Państwo, dzisiaj po 11 latach miasto Sułkowice zyskuje, a właściwie powinienem powiedzieć, odzyskuje swój posterunek policji. A ja przekazując fizycznie klucz. Jestem przekonany, że tak jak mówiłem panu kierownikowi, myślę, że to miejsce pracy spełni ich najszczersze oczekiwania. Tego wam życzę. Szanowni Państwo, przez 4 lata odtworzonych zostało do tej pory, czy też utworzonych 120 posterunków. Ten posterunek jest 121 posterunkiem utworzonym. W imieniu Komendanta Głównego Policji oraz własnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w otwarcie posterunku Policji w Sułkowicach. Panie Komendancie, przekazujemy uchwałą Rady Powiatu z wtorku tego tygodnia 50 tysięcy na zakup samochodu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Jest jedna podstawowa rzecz. My chcemy pracować, chcemy służyć społeczeństwu, ale musimy mieć warunki godne XXI wieku. I takie warunki właśnie Państwo stworzyliście policjantom w Sułkowicach i za to bardzo serdecznie dziękuję i niech to będzie zachętą dla innych samorządów w naszym województwie do otwierania kolejnych posterunków policji.